Tymczasem chciałabym zapowiedzieć kolejnego i już ostatniego eksperta naszej konferencji, doktora Jakuba Bochińskiego. Życie pisze różne scenariusze, zwłaszcza dzisiejszego dnia, kiedy zima jak co roku zaskoczyła kierowców. Pan doktor Jakub Bochiński miał być dzisiaj z nami w studio, ale niestety nie będzie w stanie do nas dojechać, co nie oznacza, że nie będziecie mieli Państwo okazji go posłuchać. Na szczęście cała wirtualność i online'owe życie, w którym przyszło nam teraz być, na to pozwala. Dlatego mam przyjemność zaprosić Państwa na wystąpienie już ostatniego eksperta o potrzebie oddania samosterowności w ręce uczniów, o liderowaniu uczniowskim przywództwie i o poczuciu sprawczości, czyli o tym, jak sprawić, by nasi uczniowie i uczennice potrafili powiedzieć mam tę moc, opowie dr Jakub Bochiński, nauczyciel fizyki i astronomii, odkrywca kilkunastu nowych planet poza Układem Słonecznym, organizator młodzieżowych projektów Centrum Nauki Kopernik, doradzał Europejskiej Agencji Kosmicznej jako członek Komitetu do Spraw Edukacji oraz Komisji Europejskiej jako członek zespołu ekspertów do spraw komunikacji naukowej. W wolnej chwili współprowadzi Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Jakubie, studio jest Twoje. O, witaj mnie. Bardzo dziękuję za takie wspaniałe wprowadzenie. Rzeczywiście noszę bardzo dużo różnych czapek. Z jednej strony jestem fizykiem i astronomem, z drugiej strony obecnie zarządzam projektami kosmicznymi, budujemy silniki kosmiczne, lasery orbitalne. Z trzeciej strony jestem nauczycielem. Przez kilka lat miałem tą niezwykłą przyjemność spotykać się, mam nadzieję, z wieloma osobami, które mnie teraz słyszą w ramach projektów realizowanych w Centrum Nauki Kopernik. I po tym, jak odszedłem z pozycji kierownika edukacji, edukacja z człowieka nie wychodzi, więc jestem dalej nauczycielem. Pracuję też w Akademia High School, gdzie prowadzę autorski program nauczania, który de facto jest koncentrowany właśnie na samosterowności. Mam takie wielkie wyzwanie, o którym rozmawiamy dzisiaj cały dzień, to jest to, że my wszyscy marzymy sobie o tym, żeby uczniowie i uczennice byli samodzielni, odpowiedzialni za swój proces uczenia się. Ale jednocześnie często zadajemy sobie pytanie, jak to zrobić. I przed chwilą słyszeliśmy kilka świetnych przykładów. Naprawdę zgadzam się absolutnie, tak zwany toolbox, narzędziownik różnych pomysłów na to, jak można sprawić w szkołach, aby uczniowie stawali się samodzielni. Słyszałem, że został już przedstawiony. Ja chciałem się podzielić kilkoma moimi doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób buduję ja swoje programy nauczania dla uczniów. I buduję, przyznam, jako astronom, jako badacz, buduję na kanwie naukowej. W Centrum Nauki Kopernik mieliśmy okazję przeprowadzić dwa niezwykle ciekawe projekty, które dość mocno zasadzały się na idei samosterowności. Był to projekt Konstruktorzy Marzeń oraz projekt CANSAT. W CANSATach dzieciaki miały za zadanie zaprojektować, zbudować i wysłać na rakiecie satelitę, który miał za zadanie zrealizować jeszcze misję badawczą. Potwornie trudny projekt, którego tak naprawdę żaden z nauczycieli, z którym rozmawiałem przez kilka lat realizowania tego projektu, żaden z tych nauczycieli nie potrafiłby właściwie tego projektu zrealizować samemu. Uczniowie na początku też nie. I od razu chciałem powiedzieć, świetny projekt do rozwijania samosterowności. Na początku tego projektu nikt nie jest w stanie go zrealizować. Pod koniec jest satelita, który leci na rakiecie. Jak do niego się dochodzi? Każdy inną drogą. Musimy wszyscy razem się nauczyć, w jaki sposób satelity się buduje, żeby udało się takiego satelity stworzyć. Projekt Konstruktorzy Marzeń jest z jednej strony prostszy dla uczniów, nie wymaga zbudowania satelity, a z drugiej strony chyba dużo trudniejszy. Wymaga postawienia sobie samemu celu, a następnie jego zrealizowania. Niektóre zespoły uczniowskie wybierały, że zbudują go-karta, a inne decydowały, że zbudują bardzo skomplikowany system medyczny, który mają nadzieję będzie wykorzystywany w szpitalach. Go-kart okazał się troszkę łatwiejszy. I zrealizowaliśmy przez kilka lat pracy przy tych projektach zestaw badań, do których zatrudniliśmy badaczy uniwersyteckich. I od razu mogę przyznać, jakie nam wyszły wyniki. Pytaliśmy między innymi konkretnie o to, kiedy młodzież jest w stanie przejąć kontrolę nad swoim procesem uczenia. I wyszło z tego, że są trzy takie warunki, które na to pozwalają. Jest to poczucie własnej skuteczności, odpowiednia motywacja, o której słyszeliśmy dość sporo, i może to być realizacja ambitnego projektu, i
bardzo ważne, gdy odrzucimy autorytarną metodę kontrolowania uczniów i pozwolimy im na samoorganizację. I co przez to mam na myśli, to odrzucimy tą kontrolę w 100%, czyli pozwolimy na 100% samoorganizację. Może to oznaczać, że nie zmieścimy się w ramach tego, jak działa szkoła, a nawet najprawdopodobniej nie zmieścimy się. Podam kilka dosłownie cytatów z naszych badań. Jeden wyraźnie mówił, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wskazali, że motywacja jest warunkiem sine qua non sukcesu. I to słyszeliśmy wcześniej, bez tej motywacji nie ma szans. Tylko pytanie jest takie, jak tą motywację zidentyfikować. I ja nauczyłem się już przez te kilka lat w Koperniku, ale potem również pracując jako nauczyciel, że jednym z takich ciekawszych sposobów na to jest przeprowadzić warsztat z uczniami, mapujący ich motywację. Bardzo polecam. Ja realizuję teraz tak wszystkie swoje zajęcia, które zaczynam z nowymi grupami. Zaczynamy od pierwszej lekcji, która polega na tym, że spędzamy całe kilka godzin zazwyczaj mapując sobie jakiś wybrany temat. Czy to astronomia, czy loty kosmiczne, czy budowanie gokartów. A następnie wyłuskujemy z tego wszystkie potencjalne tematy, jakie tylko tam istnieją. Ja trochę też o nich opowiadam. I następnie uczniowie głosują na te tematy, które najbardziej ich interesują. Dyskutujemy o nich i na podstawie tego wybieramy program nauczania w 100% skoncentrowany na tym, co wybrali sobie uczniowie jako interesujące ich tematy. A ja dopiero z tyłu wracam potem do domu i zastanawiam się, a jak ja teraz mogę do tematów, które wybrali uczniowie jako interesujące, doszyć całą podstawę programową, którą ja również chciałbym tam przemycić. Ale nie wolno mi wychodzić poza to, co uczniowie wybrali jako interesujące. I przyznam, parę razy miałem z tym wielki problem. Uczniowie na przykład zdecydowali, że mimo tego, że chciałem z nimi zbudować satelitę, wybrali, że nie interesują ich satelity. Cóż, robiliśmy rzeczy związane z egzoplanetami i z innymi galaktykami. I elementy satelity musiały być przemycone tam. Po drugie, wyszło nam, że największym sposobem na to, żeby zmarnować potencjał, który drzemie w realizowaniu ciekawych projektów przez uczniów, to narzucić tam formalnego lidera. Cytując, formalni liderzy reprezentują autorytarny model przywództwa, a ich kontakt z grupą jest na ogół zapośredniczony przez liderów nieformalnych, scalających zespoły. Wychodziło nam, że właściwie w każdym przypadku, kiedy próbujemy wzbudzić w uczniach samostarowność, jeżeli nie pozwolimy im na liderowanie w takim projekcie, jeżeli nie pozwolimy im na organizację swojej własnej pracy, to narzucamy im de facto formalnego lidera, który w tej pracy przeszkadza. Co więcej, był to najsilniejszy efekt, który świadczył o tym, czy uczniom udawało zbudować satelity, czy nie. Co ciekawe, nie ich poziom wykształcenia, nie ich dotychczasowe wyniki w szkole, nie ich poziom zamożności, ani jakikolwiek inny czynnik. To, czy oddaliśmy im pełnię samosterowności, czy też narzuciliśmy im albo kontrolowanego przez nas lidera, czyli namaszczyliśmy jednego z uczniów liderem, pupilka, czy też my staliśmy się liderami. To było ważniejsze niż wszystkie te inne czynniki. Niesamowita sprawa. Po trzecie, być może spodziewamy się czasami, że kiedy pozwolimy uczniom na to, żeby popełniali błędy, to niesamowicie ważne poczucie własnej skuteczności u nich spadnie. I rzeczywiście można by się było spodziewać takiego wyniku. Ale nasze badania pokazały, że efekty zupełnie sprzeczne z tymi przewidywaniami. Po niepowodzeniach, zamiast prowadzić do obniżenia poczucia własnych kompetencji, tu znowu cytuję, prowadzą do ich wzrostu. Wyniki te można tłumaczyć jako efekt mobilizacji sił do stawienia czoła wyzwaniu. I co ważne, wpływ na zachowanie poczucia własnej skuteczności mogły mieć zachęty ze strony opiekunów, ale co ważne również przyjęcie postawy, zgodnie z którą sam udział w projekcie jest już osiągnięciem. I tu wydaje mi się, jest nasza niezwykle ważna rola jako edukatorów. Kiedy pracujemy z uczniami samosterownymi, musimy dać im tą możliwość, żeby sterowali sobą, zarządzali swoim projektem, swoim sposobem pracy. Oczywiście musimy dbać o to, żeby ich motywacja nie zniknęła, ale co też ważne, musimy w odpowiednim kontekście umieścić proces edukacyjny, przez który będą przechodzili. Czyli pokazać im, że najprawdopodobniej będzie wiele problemów, najprawdopodobniej wiele rzeczy nie zadziała. Najprawdopodobniej usterki się pojawią, problemy się pojawią i trzeba będzie je pokonać. Ale fakt uczestniczenia w tym procesie przygotowuje ich do realizacji czegoś większego, a być może do, że tak powiem, dorosłego życia. I przez kilka lat takich eksperymentów, które realizowałem w szkole, w akademii, nietypowej szkole, przyznaję,
absolutnie komfortową sytuację, gdzie mogą eksperymentować sobie z uczniami właściwie bez prawie że żadnych ograniczeń. Zdecydowaliśmy, że efekt tego rodzaju projektów samosterownych jest na tyle ważny w rozwoju naszych uczniów, że obecnie udało mi się przekonać szkołę, między innymi, do tego, że od tego roku każdy uczeń w Akademia High School ma prawo do przeprowadzenia przynajmniej jednego osobistego projektu, właśnie w sposób zupełnie samosterowny. Projekty te są nadzorowane w ramach cyklicznych spotkań z nauczycielami i często z pomocą zewnętrznych doradców, bo powiem tak, większość nauczycieli nie jest gotowa na to, żeby przeprowadzić projekty samosterowne. Z tego względu, że uczniowie chcą robić rzeczy, które są innowacyjne, których nikt jeszcze nie zrobił i prawie że od razu wychodzą poza zakres wiedzy nawet niesamowitych ekspertów wśród nas. Do mnie jako do astronoma z doktoratem w astronomii przychodzą uczniowie z projektami astronomicznymi i ja nie jestem w stanie ich z nimi zrealizować. Muszę poszukać kogoś do pomocy. Więc bardzo często szukamy tych zewnętrznych doradców, którzy stają się takimi mistrzami dla uczniów, ale nie znowu liderami ich projektów, tylko i wyłącznie zewnętrznymi doradcami. I chciałem tu podrzucić trzy takie przykłady takich projektów, które zrealizowaliśmy ostatnio, żeby trochę zobrazować, jak do tego rodzaju samosterownych projektów można podchodzić. Jeden z nich to projekt Telescope Prime. Jeden z uczniów miał pomysł na to, żeby zbudować swój własny teleskop, ale taki, którego jeszcze na świecie nie ma. Zaprojektować go zupełnie od zera i zbudować go od zera, bo zauważył, że teleskopy kupowane w sklepie są bardzo drogie, a on chciałby, żeby uczniowie na całym świecie mogli mieć troszkę łatwiejszy do tych teleskopów dostęp. I usiedliśmy, zrobiliśmy ten warsztat, o którym wspomniałem wcześniej, przez całą lekcję definiowaliśmy, co chcielibyśmy osiągnąć, co tak naprawdę go interesuje, co chciałby zrobić. Ustaliliśmy, że naszym projektem będzie stworzenie open source'owego, w otwartym dostępie dostępnego teleskopu, który będzie można ściągnąć z internetu i samemu go zbudować. I udało się. Po pół roku eksperymentowania, budowania, drukowania udało nam się stworzyć projekt, który można obecnie znaleźć na stronie telescopeprime.pl po polsku i po angielsku. Można ściągnąć plany tego teleskopu, kupić rzeczy, które można dostać w dowolnym sklepie i zbudować swój własny teleskop. Co ważne jest to, że dla ucznia tutaj kluczowe było to, żeby na końcu się tym podzielić. I to takie standardowe, zresztą papertowskie podejście mówiące, że uczymy się najlepiej wtedy, kiedy robimy coś, co ma znaczenie dla nas, ale co to może ma znaczenie dla innych ludzi. I tutaj, jak powiem, duch konstrukcjonizmu się ujawnił i z tym uczniem udało się ten projekt zrealizować. I ja, i on byliśmy zaskoczeni. Powstał, mimo tego, że widziałem sporo teleskopów w życiu, nigdy nie widziałem tego designu. Jest to naprawdę zupełnie nowy rodzaj teleskopu i po udostępnieniu go w internecie już 10 takich teleskopów na całym świecie w różnych krajach powstaje. Inna grupa uczniów przyszła i powiedziała, że ma problem ze smogiem. Chciałaby coś zrobić ze smogiem, nie bardzo wie co. I wymyślili, że chcieliby stworzyć detektor smogu, znowu, który mógłby być zbudowany przez każdego. Wymyśliliśmy znowu w ramach naszego warsztatowania, że zrobimy to pod postacią tak zwanego projektu Open Hardware, czyli otwartego projektu jakiejś konstrukcji. I na licencji CERN oraz MIT przygotowaliśmy taki detektor, który będzie można już za chwilę znaleźć w internecie, ściągnąć go i samemu sobie taki detektor w domu zbudować. Powinien być dostępny już za 2 tygodnie. Jeszcze inna grupa uczniów przyszła i powiedziała, że oni chcieliby sprawdzić, czy między innymi COVID-19 roznosi się w powietrzu. Nie tylko zaraz nad poziomem ziemi, ale i dużo wyżej, bo być może w ten sposób transportuje się na duże odległości. Mógłbym stwierdzić, że to absolutnie przekracza moje kompetencje oraz większości badaczy nawet, których znam, włącznie z mikrobiologami, ale nie powiedziałem tego. Usiedliśmy, zaczęliśmy dzwonić po różnych uniwersytetach, znaleźliśmy paru ekspertów i przygotowaliśmy projekt nazywający się Air Thief. Polega na tym, że uczniowie wyślą na kilka kilometrów w górę małą puszkę, która zbierze Air Thief, czyli złodziej powietrza, ukradnie troszkę powietrza z tej wysokości, przywiezie z powrotem na ziemię, a następnie oni dostali się jakimś cudem do laboratoriów firm farmaceutycznych, pożyczyli stamtąd sprzęt i dokonają analizy, czy wirusy latają w atmosferze ziemi. Wszystkie te przykłady, które podaję, to nie dlatego, że jestem aż tak ogromnie dumny ze swoich uczniów, chociaż też jestem, ale dlatego, że ja bym na te pomysły nie wpadł.
musiało to wyjść od uczniów i przyznam, że motywacja, którą widziałem w ich oczach, kiedy opowiadali mi o tym, jak złapią tego wirusa, była dla mnie podstawą do tego, żeby stwierdzić, dobra, zrobimy to. Ja nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to zrobimy. I wyniki tego są takie, że po zaledwie pół roku do roku uczniowie przekształcają się z osób, które wchodzą do takiego projektu z ciekawości właściwie, w osoby, które, tu podam przykład, w ostatnim z tych projektów grupa 5 uczniów zdobyła już ponad 25 tysięcy złotych finansowania na zbudowanie tej puszki, która poleci i zbierze trochę tego powietrza i tylko na tej analizy. Weszła we współpracę z 4 ekspertami z różnych uniwersytetów, nawiązała współpracę z ponad 30 firmami na całym świecie. I obecnie ta ekipa jest na takim etapie, że ja musiałem im powiedzieć, że muszę zrobić krok wstecz od projektu, bo ja za nimi nie nadążę. I to jest dla mnie właśnie ta samostronność. Ja nie mam cienia wątpliwości, że ci uczniowie skończą teraz szkołę i właściwie mogliby założyć firmę, która będzie realizowała ten projekt dalej, właściwie z dnia na dzień, nawet przed rozpoczęciem studiów. I chciałem pokazać, jak można, i to jest dla mnie przynajmniej ta kulminacja tej samostronności, kiedy ja właściwie muszę powiedzieć, ja zrobię krok wstecz teraz, żeby dać wam więcej przestrzeni, bo obecnie to bardziej ja stopuję wam ten projekt, ograniczając was małą ilością okazji do spotkań, a czasami próbując coś być może kontrolować. Na przykład przepuszczałem przez siebie wszystkie pieniądze wydawane w tym projekcie, ale tego zrobiło się już za dużo i nie nadąża. Teraz już oni wydają te pieniądze. I żeby do tego dojść, tak podsumowując, zauważyłem, że no, potrzebne są te dwa elementy. Jedno to jest ta mocna motywacja, realizacja swojego własnego, ambitnego projektu. A druga to pełna dowolność w doborze metod realizacji zadania. I jak tak rozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób w uczniach zbudować samostarowność, no ja nie wyobrażam sobie żadnego innego sposobu niż oddając stery. W sensie nie da się nauczyć samostarowności bez okazji do sterowania własnymi projektami. I tak zupełnie podsumowując, zostało mi ostatnie 40 sekund, jak sprawić, by uczniowie i uczennicy byli samodzielni? Wydaje mi się, że podobnie jak w przypadku każdego człowieka, który staje się samosterowny, pozwolić im realizować projekty, na których tym ludziom właśnie zależy. Bo wiedza i umiejętności, których staramy się nauczyć w szkole, mają z założenia być w końcu przecież przydatne w prawdziwym życiu. Więc wydaje mi się, że najlepiej jest pozwolić uczniom na spróbowanie tego prawdziwego życia i wtedy pokazać, gdzie program szkolny okazuje się pomocny w realizacji marzeń. A tam, gdzie się okazuje nieprzydatny lub nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, cóż, nie wiem jak państwo, ale ja przygotowuję do dorosłego życia swoich uczniów najlepiej jak potrafię. Program nauczania ma mi w tym pomagać, a nie przeszkadzać. I tam, gdzie pomaga, tam korzystam. A tam, gdzie przeszkadza, ignoruję. A tam, gdzie są braki, tam uzupełniam. I myślę, że nie ma co tu się zrzymać na to, czy program jest taki, czy owaki. Zawsze będzie pewnie o jeden krok do tyłu za samosterownymi uczniami. Jeżeli doktor astronomii jest krok do tyłu za samosterownymi uczniami, to program nauczania w szkole za takimi uczniami też zawsze będzie do tyłu. Na tym myślę, że chciałbym skończyć. Bardzo dziękuję za okazję do wypowiedzi. Dzisiaj mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej kogoś zainspirować do może trochę innego działania i życzę dużo samosterowności waszym uczniom. Dziękuję, Kubo. Bardzo dużo mówiłeś o motywacji i mogłabym się państwu wszystkim przyznać, że Jakub bardzo rozbudził moją motywację do pogłębienia wiedzy z fizyki, z którą nigdy mi nie było po drodze, ani w takim życiu edukacyjnym, ani chyba teraz, tym bardziej w życiu dorosłym. Natomiast pragnę kończyć już nasze spotkanie, ponieważ dobiega ta pierwsza konferencyjna część końca. I kiedy tak przysłuchiwałam się wszystkim wystąpieniom naszych ekspertów i panelistów, to pomyślałam sobie, że można byłoby ukuć takie stwierdzenie, niech nasi uczniowie będą sterem, żaglem i okrętem. I niech to zdanie będzie najlepszym podsumowaniem dzisiejszej konferencji. Natomiast niesamowicie chciałabym podziękować wszystkim ekspertom i panelistom. To wy nadaliście charakter temu wydarzeniu. Bardzo dziękuję Williamie, Natalio, Danusiu, Jakubie, Małgosiu, Marysiu, Romanie, Beato i Tereso. Raz jeszcze ogromnie dziękuję.